Witajcie z tej strony Aska Gaming, a to jest kolejny vlog, daily vlog. Wow, po półtorej dnia udało mi się odpalić grę na Xboxie. Wow, nie dość, że musiałem wszystko aktualizować, bo Xbox nie był używany od jakiegoś czasu, to jeszcze miał Family Code, ponieważ pożyczyłem go od młodszych sióstr i tam był założona kontrola rodzicielska, nie umiałem tego ściągnąć, musiałem się kontaktować. O, Smart Glass jeszcze jest aktywny, to sobie ściągnę. To musiałem się jeszcze kontaktować z obsługą Xboxa. Na szczęście czat po angielsku zarąbiście działa, zarąbiście szybko udało mi się to wszystko zrobić, więc tutaj propsy, ale półtorej dnia, żeby odpalić grę? Hell no, kurwa. I niby na PC-cie to jest trudne, prawda? Nie? I niby na PC-cie jest ciężko odpalić, bo trzeba wszystko ściągać i jest dużo rzeczy. A tutaj półtorej dnia się męczy, a na szczęście będę mógł w końcu pograć w Fable. Więc wow. Wow. Mamy, to jest specjalna nowa technologia, że się pokój przystosowuje do koloru. Tak naprawdę to nie, ale fajnie to wygląda. I jest jeden... Jest jeden i się denerwujemy, chociaż teraz może... Kurde, fajnie by było tak nagrać, nie? Coś takiego gola, więc może będę nagrywał cały mecz. Nie, ale ładnie gramy, ładny mecz. Więc mam nadzieję, że jeszcze wygramy, co? No może. No. Widzicie, jak tutaj wszędzie zielono, jak ta murawa tam. Uff, mam nadzieję, że kurde wyjdzie. Ale przynajmniej ładny meczek, to się nie też liczy. Z powodu tutaj włączyłam zielony, nie lubię zielonego. Znowu coś łapałaś z takim. Tak, a kotek łapie nam owady. Po to się kot przydaje, żeby łapał owady. No, przed chwilą złapała, no. A tu... Łoi! A tutaj mamy przekąskę, której nie widać. Bum. Troszkę przypalone, ale to są bataty. Baba, bataty. To są pieczone bataty. Są bardzo dobre. Jak frytki. Tylko, że lepsze. I dłuższe. I słodziutkie. Tak więc widzicie, Nawet nie przez spalenizę. Zdrowo się odżywiamy i mecz oglądamy, ją. No i to jest już... Dzień po tym meczyku, co było poprzednio. No i przegraliśmy. No, znaczy przegraliśmy. No, przegraliśmy. No, fakt jest faktem. Ale mecz był bardzo, bardzo, bardzo fajny. Kurde, oglądało się to jak nie reprezentacja Polski, naprawdę. Pokazali poziom. Potrafili jak równy z równym grać z Portugalią, co jest wyczynem. No. Nigdy nie myślałem, czy nigdy, no zawsze była reprezentacja polska, że jakoś się tam dostali trzy meczyki i wypierdzielać do domu, a teraz naprawdę pokazali klasę, naprawdę pokazali, że umieją grać. Nie wyszło w karnych, ale karne to jest, no to jest jakaś, to jest umiejętność strzelania karnych, ale to też czasem jest loteria. Tak więc, no jest jak jest, nie mamy się czego wstydzić naprawdę, jeden z najlepszych wyników, chyba najlepszy wynik na Euro wszechczasów, tak więc no jest, może się tylko cieszyć, no i powodzenia w następnych rozgrywkach, kiedyś tam będą następne rozgrywki, więc bardzo, bardzo się cieszę, gratuluję i gratuluję wyniku i życie płynie dalej, mundial płynie dalej i oglądamy dalej, a ja się z wami żegnam, na razie i cześć.